Okej. Okay. Szczególnie plan był taki, że każdy dostanie albo część osób dostanie informacje o tym, co tutaj będziemy mówić wydrukowane, ale niestety w naszym świecie, jeżeli nie mam żółtego tuszu, to nie wydrukuję w czerni i bieli. Nie. Prawda? Także logika. Także, a tutaj też nie do końca może będzie widać, także będę to czytał. To jest taki schemat, który sobie narysowałem przy okazji w kaku.com. To jest takie urządzenie do tworzenia diagramów, które de facto pokazał nam łodzianin, czyli geokocur. Bardzo przydatna rzecz, żeby coś sobie zwizualizować. I tutaj jest tutaj te wszystkie grupy, które wcześniej tak szybciutko wypisałem. Na razie tylko pokażę je i króciutko opiszę, o co chodzi, a potem wejdę w szczegóły dotyczące tego, jak się zadania w tych grupach prezentują. I tak, idąc powiedzmy od tej grupy, tutaj na żółto, tutaj używałem ogólnie koloru, żeby jakoś je identyfikować, one nie są stałe ani przypisane, są zupełnie arbitralnie wybrane. Mamy grupę moderatorów, której głównym i praktycznie jedynym zadaniem jest moderowanie forum, prawda? Jak to się przekłada na konkretne działania, zaraz sobie powiem. Potem jest... wiem. O, teraz będę ja widział. Grupa powitalna, to jest ten taki fioletowy. Czym się zajmuje grupa powitalna? Nowymi ludźmi, prawda? Czyli każdy nowy, który przychodzi, powinien być, że tak powiem, przytulony przez kogoś z nowej, z grupy powitalnej. Następnie mamy tutaj akurat grupę IT. Grupa IT, czym jest grupa IT? Grupa IT to są ci wszyscy ludzie, którzy zajmują się programowaniem i komputerami. I po co jest nam taka grupa potrzebna? Po to, żeby dostosowywać narzędzia, których używamy do naszych potrzeb, a nie nasze potrzeby do narzędzi, które mamy. Czyli tak jak działa teraz na przykład jest takie coś, co się nazywa The Phoenix Project, który to zrzesza właśnie takich specjalistów od IT, pracujących na systemie do tworzenia stron nazwanym Drupal, czyli Drupal z polskiego. I oni pracują nad tym, żeby wewnątrz tego systemu stworzyć narzędzie do pracy dla ruchu, żeby tak jakby zunifikować troszeczkę i usystematyzować nasze strony chapterów po to, żeby można usprawnić komunikację. I tego typu właśnie zadania może wykonywać grupa IT. Plus, tutaj jest narysowana strzałka w obie strony i strzałka w tę stronę, serwer z plikami źródłowymi i gotowymi materiałami promocyjnymi, czyli żeby zebrać w jedno miejsce, tak jak w chapterze w niemieckim we Frankfurcie, jedno miejsce na stronie jest, gdzie wszystkie materiały źródłowe przede wszystkim są dostępne dla każdego, a na zasadzie open source, czyli można to wykorzystywać i nie trzeba się nikogo dopraszać o źródła, ponieważ chce się jakąś zmianę wprowadzić, prawda? Oddajemy, że tak powiem, odpowiedzialność za tworzenie tych materiałów i tak dalej ludziom, którzy chcą je wykorzystywać, a nie skupiamy to w jednej grupie, która by tam miała tym zarządzać. Tak, dokładnie. Przeciwdziałamy temu, o czym oni mówią, czyli skupiamy się na materiałach, a nie na autorach materiałów, prawda? Żeby to jednak było holograficzne, że jeżeli ktoś wymyśli fajny projekt ulotki, w krótkim czasie ona jest używana przez wszystkich naokoło i w sumie nikt nie pamięta, kto tę ulotkę stworzył. Następnie mamy, to jest jedna grupa złożona z trzech grup. One są od siebie niezależne, ale współpracują ze sobą. Jest to grafika i design, wideo oraz muzyka i audio i muzyka. Wiadomo, są to trzy rzeczy związane z multimediami i tego typu grupy powinny przede wszystkim zajmować się tak jakby służeniem całej reszcie ruchu, czyli powinny być nastawione na tak, ja to sobie nazywam zlecenia, czyli potrzeba nam ulotki, która będzie mówiła o tym i o tym, na to i na to, z takimi i takimi danymi. Koordynator grupy grafika i design zapewnia dostarczenie tego typu ulotki, prawda? A nie tak jak teraz jest, że ktoś rzuca posta na forum, że fajnie byłoby zrobić ulotkę,
trzy miesiące później jest odpowiedź, że fajnie byłoby zrobić taką lotkę, ja też bym chciał, prawda? To jest metodologia pracy naszej teraz. Następnie, jedna z najważniejszych, jak nie najważniejsza grupa, dlatego jest na czerwono, grupa edukacyjna. Jest to coś, czego nie mamy, a powinniśmy mieć koniecznie. Jest to grupa, będę o niej zaraz mówił, która zajmuje się tak jakby, jej głównym takim celem czy misją jest podnoszenie stanu wiedzy wszystkich w ruchu. I jest kilka sposobów, jak to robić. Jej takim produktem finalnym jest gotowce wykładów, nagrania, takie jak teraz mamy, prawda, nagranie. Tego typu nagrania powinny się znaleźć na stronie. Nie tylko tego, co tutaj robię, ale na przykład prezentacji, pokazów dotyczących na przykład jakichś zagadnień gospodarki opartej na zasobach. Tego typu grupa powinna doprowadzić do sytuacji, w której w jakichś tam miastach, prawda, w chapterach lokalnych mamy spotkania, jakaś osoba prezentuje ten materiał, tę prezentację, jest nagrywana, oglądamy to wspólnie, zaznaczamy, gdzie popełniła błąd, co poprawić i tak dalej. Ona się tego lepiej nauczy, wpuszczamy to w sieć i jest kilka wersji tego samego materiału, które można sobie obejrzeć i samemu się z niego przygotować bez tak naprawdę inwestowania swojego czasu w jakieś tam szukanie materiału, prawda? Już mamy gotowca, który się tylko trzeba tak jakby nauczyć, ewentualnie zweryfikować samemu i go poprawić. Z tych materiałów będzie korzystała między innymi grupa kontaktowa, zwana też gdzie indziej grupą medialną, czyli grupa, która ma za zadanie być tym pierwszym kontaktem z mediami wszelkiej maści oraz grupami, stowarzyszeniami, organizacjami i tak dalej, niezwiązanymi z nami, ale idącymi w podobnym kierunku i o podobnym profilu działalności. Kompletnie brakuje nam współpracy wewnątrz ruchu, w Polsce i na świecie i także kompletnie brakuje nam współpracy z innymi organizacjami. Silimy się na tworzenie własnego stowarzyszenia, co jest w sumie może być pomocne i tak dalej, a nie wykorzystujemy potencjału stowarzyszeń, grup, organizacji, które już istnieją, które mają swoje siedziby, jakieś swoje fundusze, jakieś swoje zaplecza różnego rodzaju, które moglibyśmy wykorzystać, jeżeli byśmy nawiązali z nimi współpracę. Od tego będzie właśnie grupa kontaktowa. Następnie jest grupa techniczna, tutaj wypchnięta takim dziwnym kolorem. Oni w moim odczuciu powinni tworzyć realne projekty. Tutaj mamy realne projekty, plany tych projektów typu do it yourself i open source. Czyli jeżeli ruch Zeitgeist będzie pięknie mówił o tych wszystkich rzeczach, pięknie opisywał, miał piękne filmiki i prezentacje, a nie będzie miał zaplecza realnych projektów, gdzie wybudujemy, nie wiem, farmę hydroponiczną, gdzie wybudujemy turbinę wiatrową z pralki, tak jak robił koleś w Tulborgu w Holandii, o którym tam wcześniej mówiłem, to ludzie nie do końca będą nas chcieli w pełni potrzeb, bo to będzie wyglądało właśnie tak, jak co zawsze krytykujemy, dużo mówimy, mało robimy, prawda? Grupa techniczna powinna być tą, która w pewnym momencie zacznie nam zyskiwać mnóstwo członków i mnóstwo zwolenników, gdyż będą mogli do nas przyjść i dowiedzieć się, jak usprawnić sobie system cyrkulacji wody w swoim mieszkaniu, w swoim domu, jak wybudować sobie coś tam i nie płacić za prąd, prawda? W dobie tego kryzysu, który się teraz nasila, tego typu grupa jest po prostu nieodzowna. Dalej mamy LinkTeam, który ze świata TZM bierze różnego rodzaju materiały, tłumaczy je i też. I tworzymy serwer, na którym będzie to wszystko dostępne. Tak samo jak tutaj było, tak samo tu. Wrzucamy to tak, żeby każdy miał bardzo łatwy dostęp do tego typu spraw. A przedostatnia grupa tutaj jest kontakty zagraniczne, czyli głównie będą, znaczy to nie będą totalnie oddzielne grupy, prawda? Te grupy się czasami będą przenikać i te same osoby będą w tych grupach, ale chodzi o, tak jak koordynator to nie jest osoba, tylko funkcja, tak jak mówiliśmy na przerwie, tak samo grupa to nie są ludzie, tylko to są zadania, prawda? I z takim podejściem chciałbym, żebyśmy to wszystko widzieli, ponieważ kontakty zagraniczne, LinkTeam i koordynatorzy, którzy są tutaj, bardzo często to będzie ta sama grupa osób, ponieważ grupa kontaktów zagranicznych
swoje zadanie ma opisane w ten sposób. Zbierać wszystkie wieści ze świata TZM i uzupełniać naszą wiedzę o te wieści. No i na koniec mamy właśnie grupę koordynatorów. Tutaj pokusiłem się o mapkę całej Polski i te wszystkie województwa i tak dalej. Każde województwo powinno dążyć do tego, żeby mieć swoją własną grupę zbiorczą i jakąś tam wewnętrzną organizację, prawda? W której to będą członkowie tych innych grup, prawda, się tam gdzieś przewijać. Dzięki temu będziemy najlepszą sytuacją, do której powinniśmy dążyć, to jest to, że tak jakby podgrupy każdej z tych grup istnieją w każdym z województw, prawda? Co jest na obecną chwilę mało realne, oczywiście jest wykonalne, ale mało realne, ale w tym kierunku idziemy. I między innymi nasza grupa edukacyjna oraz profil działania wszystkich innych grup powinien dążyć do tego, żeby wykształcać sobie nowych no już w tym momencie członków danej grupy, prawda? I teraz, to była kwestia taka wizualna, jak to wygląda. I teraz zobaczymy, czy to w ogóle będzie widoczne. Jak nie, to zrobimy inaczej. Nie jest zupełnie widoczne, także olejemy. Tutaj to zróbmy tylko tak. Bla, 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 bla. A to udostępnię wszystkim, będzie przesłane, każdy będzie sobie to mógł zobaczyć. Tu jest właśnie ten schemat tak jakby organizacji grup, gdzie mamy na przykład grupę koordynatorów, ich zadania, 3 i ich wspólne zadanie z innymi grupami, czyli gdzie to się wszystko przenika, bo tak jak mówię, to jest system, a nie jakieś tam pojedyncze wysepki, które sobie działają niezależnie od siebie. Każda praktycznie grupa, to jest grupa edukacyjna i ona ma praktycznie tylko jedno swoje własne zadanie, a reszta to są zadania wspomagające dla innych grup, ponieważ grupa edukacyjna powinna właśnie być tym takim zapleczem, nie wiem, bazy wiedzy i umiejętności, które są użyczane każdej innej z grup. No i wiadomo, tutaj to wszystko jest jakoś tam połączone. I teraz tutaj będzie lepiej to chyba widoczne. Spróbujemy to jakoś. Dobra, będziemy robili coś takiego. Zaczniemy od grupy powitalnej. Może się uda wszystkie 3 to. O, widzę wszystkie 4. To są. Można pisać, nie pisać, to będzie dostępne. Grupa powitalna to jest to, o czym mówiłem na samym początku. Brakuje nam straszliwie osób, które by zajęły się tym, żeby ci, którzy przyjdą z wielce rozpalonym zapałem na, prawda, podszytym słomą, nie stracili tego, żeby to jednak rozniecić, wzmocnić i ukierunkować w taki sposób, który będzie dla nich i dla nas dobry. Dlatego 2 takie zadania, które ja wypisałem, no to jest opieka nad nowymi zwolennikami wraz z koordynatorami, prawda, ponieważ to powinno być iść w parze, oraz pomoc w nowym zdobyciu wiedzy na Teatr B wraz z grupą edukacyjną, czyli organizowanie właśnie tych spotkań comiesięcznych dla nowych, gdzie będzie seria pytań i odpowiedzi, może jakiś króciutki, nie wiem, wykładzik wprowadzający i tak dalej, i dyskusja oraz innego rodzaju materiały i takie rzeczy, które przychodzi nowy, prawda, masz tutaj zestaw młodego aktywisty, prawda, czapeczka, jakiś tam ten badzik, prawda, i tona tekstu, prawda, i modele do sklejania. Tak, dokładnie, coś w tym stylu, prawda? Powinniśmy mieć, oczywiście bardziej na poważnie, ale coś takiego rozpracowane, żeby, oczywiście w kilku wersjach, żeby dostosować to do różnych tam osób. Druga sprawa właśnie, ta grupa medialna zwana też kontaktowo, czyli kontakt z mediami wszelkiego typu, dbanie o dobry wizerunek CZM w mediach, na internecie, na naszej stronie. Powstawały tego typu pomysły na naszej stronie typu krzewiciele, prawda? Typu, co to było? TeamSpeak spamerzy. Nie, YouTube spamerzy, pamiętam. Była grupa, żona. To są właśnie rzeczy, którymi powinna się zajmować jedna grupa, gdzie te informacje o TZM są cały czas w jakiś sposób śledzone i korygowane albo wzmacniane na przykład, prawda? To jest to. Ogólnie wiadomo, opieka nad stroną na Facebooku, to jest to, o czym już mówiłem, że Facebook jest najlepszym źródłem nowego
pokolenia, prawda, aktywistów, dlatego tam trzeba ich szukać. A jeszcze grupa medialna to właśnie to powinna być ta PR-owa grupa, to zaplecze takie PR-owe, gdzie oni pomagają innym, tutaj mam na samym dole, oni pomagają tym, którzy na przykład zostaną, nie wiem, wytypowani, żeby gdzieś przemawiać publicznie, albo którzy się zgłoszą do przemawiania publicznie, w tym, żeby tego nie spieprzyli, prawda? Miałem okazję być na prezentacjach dotyczących ruchu Zeitgeist, które totalnie nastawiły ludzi przeciwko nam, bo były bardzo nieskładnie powiedziane, były bardzo takie niekonkretne i tak dalej, prawda? Takich rzeczy powinniśmy unikać. Korekta materiałów promocyjnych i edukacyjnych. To jest w sumie wspólne razem z tą grupą edukacyjną, ale wpisałem to, ponieważ jest to bardzo ważne zadanie. Wyszukiwanie innych grup i organizacji idących w innym kierunku. Czyli nie tylko, że jak ktoś do nas łaskawie przyjdzie, to prawda, przyjmiemy, pogadamy, ale też aktywnie wychodzić do tego typu grup i budować między nimi i nami sieć jakiejś tam współpracy. Czyli jest grupa walcząca z GMO. Wysyła na naszą stronę zaproszenie na jakąś manifestację czy cokolwiek. Pójść tam, spotkać się z tymi ludźmi, pogadać z tymi ludźmi, powiedzieć, że wspieramy, prawda? I nawiązać jakąś współpracę. Jest grupa, która sprzeciwia się, jak to było u mnie w rodzinnym Lublinie, prawda? Na przykład budowie, nie wiem, lotniska, ponieważ tam jest populacja susłów na tym terenie i one zostaną wypchnięte. Pójść, dowiedzieć się, o co im chodzi, wesprzeć lub nie, bardziej lub mniej otwarcie, ale nawiązać z nimi kontakt i troszeczkę tam najpierw nawiązać kontakt i po prostu jakoś się zaprzyjaźnić, a potem na przykład powoli, powoli, leciutko tłumaczyć, dlaczego na przykład te susy są wyrzucane z tego miejsca, prawda? Że to niekoniecznie samo lotnisko, tylko problem jest szerszej rangi, prawda? Tego typu rzeczy, żebyśmy po pewnym czasie mieli po prostu masę różnego rodzaju organizacji, które wie o naszym istnieniu, wie, że my ją wspieramy, ale też wie, że my chcemy troszeczkę coś więcej, dlatego na przykład nie będziemy całego czasu poświęcać ich działaniu, wysyłaniu, nie wiem, butelek z wodą do Afryki, ponieważ wiemy, że na przykład NASA ma technologię do odsalania wody i bardziej nas interesuje wymuszenie na nie wiem, na jakichś tam rządach w obecnej sytuacji budowanie takich maszyn, a nie słanie tych plastikowych butelek cały czas, co oni propagują, prawda? Dzięki temu zmienimy ich myślenie i nawiążemy jakąś tam współpracę. Kontakty zagraniczne, jak część z Was pewnie już przeczytała, pomoc innym grupom w nawiązaniu kontaktu z zagranicznymi odpowiednikami. Czyli jeżeli mamy IT grupę, osób, które po prostu znają, nie wiem, C++, to wszystkie te języki świata komputerów, ale nie znają angielskiego, prawda? Wtedy wkracza grupa do kontaktów zagranicznych i na przykład pozwala takim programistom nawiązać kontakt z programistami z innego chaptera z Ameryki, skądś tam i powiedzieć, słuchaj, nie wiem, o czym on mówi, ale w przetłumaczeniu na polski to brzmi tak. Programista to zrozumie, prawda, bo już rozumie język komputerowy, nie zna angielskiego i dzięki temu nawiąże się jakaś tam współpraca. Dalej, uczestniczenie we wszystkich spotkaniach międzynarodowych CZM. Wszystkich jest tutaj, powinno być powiększone. Te wszystkie rzeczy, które mamy na TeamSpeaku, spotkania europejskie, spotkania globalne, spotkania tej grupy europejskiej, bo na przykład nie wiem, czy ktokolwiek z Was się orientuje w tym, że Europa została teraz tak jakby organizacyjnie podzielona na kilka mniejszych takich regionów, które każdy z nich jest koordynowany przez jedną osobę. Ten Piotr Ściguliński, który tam cień, mogliście go zobaczyć na filmiku, jest właśnie osobą, która koordynuje spotkania tamtej grupy i koordynuje naszą współpracę w tym małym regionie. Trzeba na tym być, trzeba wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. I nie musi być to jedna osoba, tylko na przykład grupa. Ważne, żeby była ciągłość, prawda? Dalej. Zdawanie raportu ze wszystkich spotkań międzynarodowych. Po co na nie chodzić, jeżeli potem nie przekazujemy tych informacji? Ja na przykład przez szereg miesięcy chodziłem na wszystkie te praktycznie spotkania międzynarodowe, ale tylko kilka razy spisałem jakiś tam raport i to wrzuciłem.
No i spoko, ja wiem, o co tam chodzi. Znam tych wszystkich ludzi, ale na przykład wy nie znacie. I to wcale nie jest dla mnie powód do dumy, bo to w tym momencie ja to zawaliłem i ja tego nie przygotowałem tak, jak to powinno być. Tego typu grupa powinna tę sprawę naprawić. Bania stały przepływ informacji, doświadczeń między TZT Polska a resztą TZT. Wiadomo, to już o czym mówiliśmy. To samo, co koordynatorzy powinni robić. Moderatorzy, nadzorowanie forum, opieka i nad stroną i rozbudowa razem z grupą IT, czyli jak IT, grupa programistów ma jakiś fajny pomysł, jak rozbudować stronę, łączą się z moderatorami i pracują nad tym. Dalej. Tutaj już jest więcej, także o, będzie to, będzie wiadomo. Grupa edukacyjna. Najważniejsza według mnie w tym momencie grupa. Prowadzenie szkoleń TZM online i offline, czyli tego typu osoby, czyli powinny przede wszystkim cechować się największą wśród nas znajomością tej całej tematyki lub jakichś jej zagadnień i podczas tych spotkań, na przykład cotygodniowych czy co dwutygodniowych, co jakiś czas organizować właśnie taką prezentację. Że siadamy, to ja to nazywałem wcześniej, jak ktoś pamięta, spotkaniami samokształceniowymi. Teraz nie byłoby to po prostu na hura zróbmy samokształcenie spotkanie, tylko byłaby grupa, w której członkowie by się tą tematyką zajmowali i to jakoś tam koordynowali i moderowali. Oraz by od czasu do czasu można też było zrobić na przykład takie spotkanie online przez Big Blue Button, gdzie siedzimy wygodnie przed swoim komputerem, ale widzimy te inne osoby, widzimy jakąś prezentację i słyszymy głos żywej osoby, która o tym mówi. Nie ma technologicznie żadnego problemu, żeby to zrobić. Nie trzeba się ruszać do żadnego lokalu, szukać sali. Można to zrobić z poziomu swojego komputera. No wiadomo. Pomoc wszystkim w zdobyciu wiedzy to jest w połączeniu z grupą powitalną, czyli to jest to zastrzyk, prawda, początkowej wiedzy na samym początku, jak się tylko wejdzie, żeby nie powielać jakichś tam schematów nieporozumień, które bardzo często powstają, jak ktoś tylko obejrzy dwa filmy, prawda, i już jest wielkim znawcą, tego typu rzeczy wykrzewiać. Wsparcie i pomoc dla nowych koordynatorów. Czyli jeżeli ktoś chce być koordynatorem, ale no nie wiem, popełnia błędy, ma problemy, takie śmakie, to powinna być grupa, która też służy wsparciem do tego. Przygotowywanie osób, które mają występować publicznie, no to wiadomo, jeżeli ktoś zostanie, to już jest poprzez dostarczanie materiałów i tak dalej. Tworzenie wiedzy, bazy wiedzy a la Khan Academy. Kto z was wie, co to jest Khan Academy? Raz, dwa, trzy. Prawda? Khan Academy jest to open source'owy taki projekt jednego w sumie człowieka, który na zdrowie, kiedy poszedł na studia, przez pierwsze 4 lata bodajże był w ogóle jednym z ostatnich w klasie, miał najgorsze oceny i tak dalej, był najwolniejszy w tak jakby przyswajaniu wiedzy, a nawet gdzieś w 5 roku nagle stał się w ogóle prymusem, prawda, i zdobył wszystkie jakieś tam wszystkie rzeczy, które można było zdobyć. Dlaczego? Ponieważ ten koleś siedział po prostu i przez całe te 4 lata rozgryzał, rozkminiał, jak to wszystko działa i na 5 roku już nie musiał nic więcej się praktycznie uczyć, znał podstawy i bazę całej tej wiedzy, którą te studia chciały przekazać, dzięki czemu dużo lepiej rozumiał te zagadnienia niż nawet jego profesorowie. I po pewnym czasie, ogólnie był bardzo bogaty i takie tam rzeczy, w pewnym czasie doszedł do wniosku, że coś musi zrobić z tym swoim talentem, nazwijmy to, i zaczął kręcić takie bardzo proste filmiki przy użyciu tabletu komputerowego, tłumacząc różne zagadnienia. Najpierw jakieś tam proste zagadnienia związane z matematyką, potem więcej. Ogólnie jest tam kilka tysięcy w tym momencie filmików od historii USA przez inwestowanie, marketing, astrologię, czy tam astronomię, teorię ewolucji, wszystkie praktycznie poziomy z matematyki, algebry i tak dalej. Dostępne na zasadzie filmików plus zadań do tego. Można się tam wejść, zalogować się, uczyć się tego wszystkiego. To jest, myślę, przyszłość szkolnictwa w pewnym sensie, gdzie jest to zautomatyzowane i dostosowane do potrzeb jakichś tam. khanacademy.com, tak przy okazji.
Org? No org, przepraszam. Khan Academy bez żadnych spacji, bez niczego org. Tego typu, stworzenie tego typu materiałów wcale nie jest czasochłonne lub może być, jeżeli chcemy je zrobić naprawdę ładnie, ale nie musimy. Ważne, żeby to były dobrze przygotowane merytorycznie rzeczy, nie dłuższe niż powiedzmy 10 minut. Obejrzymy sobie taki filmik, możemy zadawać pytania co do niego, osoby, które lepiej się znają na temacie, udzielają odpowiedzi na te pytania lub też kolejne filmiki tłumaczą te zagadnienia. Możemy i powinniśmy budować tego typu bazę wiedzy. Kolejna rzecz, wiki, to co już mówiłem. Wiki jest bardzo łatwym i prostym w użyciu modułem, który pozwala bardzo szybko rozbudować bazę wiedzy. I o czym już wcześniej mówiłem, chyba z Wojtkiem, że pozwala bardzo fajnie też posegregować wiedzę. Na przykład mamy artykuł Gospodarka oparta na zasobach. Jakbyśmy chcieli to wwalić wszystko w jeden artykuł, prawda, to byśmy tak mogli przewijać tą myszką i przewijać i przewijać. A zamiast tego mamy Gospodarka oparta na zasobach jest systemem społeczno-ekonomicznym, to jest link do innego artykułu, który opiera się na metodzie naukowej, link do innego artykułu oraz tam zarządzaniu zasobami ziemskimi, link do innego artykułu. Nie trzeba tłumaczyć tych zagadnień w tym konkretnym artykule, można na zasadzie odnośników. Każdy wie, jak działa Wikipedia, więc ten będzie to wiedział. Grupa edukacyjna by się zajmowała rozbudową tego, ale nie byłaby jedyna. Każdy zwolennik, przepraszam, aktywista ruchu CGS mógłby dodawać swoje artykuły, oni by tylko ewentualnie merytorycznie to sprawdzali. Tutaj wiadomo, te tutoriale i plany do it yourself open source z grupą techniczną. To jest taka rzecz mniej związana z ruchem, a bardziej związana z pozyskiwaniem tak jakby sympatii i osób spoza ruchu, czyli praktyczne tutoriale dotyczące tworzenia materiałów. Czyli tak jak mamy na przykład dostępne różnego rodzaju kursy dla grafików, dla muzyków i tak dalej. Jest tego mnóstwo na internecie, czego by też nie zrobić kopii swojej, po to, żeby na przykład jeżeli ktoś się interesuje grafiką, prawda, mógł przyjść i oni mi pomogą na przykład nauczyć się korzystać z jakiegoś tam GIMPa, nazwijmy to, nie? Nauczy się ten, a przy okazji się dowie, czym jest Sideguide. To jest taka rzecz może poboczna, ale to jest właśnie na zasadzie tych realnych projektów dla ludzi, dzięki czemu będziemy też ruchem, który oferuje coś namacalnego, a nie tylko samą teorię. LinkTeam to wiadomo, tłumaczenie materiałów z produkcji TZM oraz spoza TZM w drugiej kolejności. Brakuje nam tego straszliwie. Ja byłem koordynatorem LinkTeamu, ale to nie wyszło, głównie chyba dlatego, że nie koordynowałem tak naprawdę tego. Chciałem to ustawić w taki sposób, żeby działało samo, jak najmniejszej ilości koordynacji, nie wyszło. Było to zrobione na zasadzie takiej, że wybieramy, że tłumaczymy tylko jeden projekt, tylko jeden na przykład film dostępny na systemie .sub, który jest do tłumaczenia napisów i jest plik, dokument, który jest w sieci dostępny dla każdego, gdzie się wchodzi, ma się wszystkie informacje, dokąd został przetłumaczony, jakie były problemy zgłoszone przez innych uczestników i w tym dokumencie wpisuje się od tej pory tłumaczę, jestem właśnie w trakcie tłumaczenia. Idzie się do tego pliku, zaczyna się tłumaczyć, po 15 minutach, prawda, dzwonią znajomi, chcą choć na piwo, nie mamy czasu, czyli kończę tłumaczenie, wracam do tego dokumentu, wpisuję, przetłumaczyłem dotąd i dotąd, takie miałem tam problemy i wychodzę. I kolejna osoba wchodzi, nieważne czy wejdzie na 5 minut, czy na 5 godzin, to samo robi, taki sam mechanizm jest i kroczek po kroczku dochodzimy do przetłumaczenia 100% materiału i dopiero wtedy zaczyna się tak naprawdę praca bardziej konkretna, gdzie tak zwani proofreaderzy, czyli ci sprawdzający i ujednolicający tłumaczenie muszą to wszystko, że tak powiem, nadrobić. Ale dla osób, które chcą tłumaczyć i cokolwiek wiedzą z języka angielskiego, bo głównie chodzi o angielski, no to można to po prostu zrobić na zasadzie wkładu tyle, ile możesz, kiedy możesz. Możesz w nocy o północy wejść na te 5 minut i to też będzie fajny wkład. Tutaj reszta to już jest to, co mniej więcej mówiłem, czyli adaptowanie materiałów promocyjnych z innych chapterów, czyli to wszystkie ulotki, które tutaj widzicie, powinny się znaleźć na naszej bazie danych jako pliki źródłowe przetłumaczonych rzeczy.
Jeżeli tego nie mamy, to znaczy, że coś jest nie tak. Kolejna rzecz, przygotowywanie gotowców, wykładów i prezentacji. To, co mówiłem. Grupa edukacyjna nie musi tworzyć tych materiałów. One już wszędzie są, głównie po angielsku. Trzeba je tylko wziąć, zaadaptować na tutaj język polski i mamy o potąd gotowców do wyjścia na uniwersytet i po prostu nie wiem, sprawienia, żeby profesorowie różni pogubili szczęki, prawda? To wszystko jest, tylko w ogóle z tego nie korzystamy, bo to nie jest na przykład przetłumaczone. Wymiana doświadczeń dotycząca prowadzenia stron z innymi czatrami, czyli ogólnie pomoc grupie IT. Reszta wiadomo, grupa multimedialna, dosyć jasne, ale tylko opowiem, tworzenie materiałów promocyjnych, pomoc aktywistom w organizacji ich własnych projektów multimedialnych. To jest znowu odnośnik do tych realnych projektów. Ktoś przychodzi do ruchu Zeitgeist, mówi, nie wiem, jestem hip-hopowcem, yo, chcę zrobić album o Zeitgeistie, prawda? I taka grupa multimedialna, audio i muzyka, mówi mu, zgłoś się do tego i tego, oni też robią hip-hop, prawda? Pogadaj z nimi i sobie współpracujcie. I dodatkowo tworzy się projekt, prawda, o czym już mówiliśmy wcześniej, stworzenie albumu, na przykład jakiegoś tam mixtape'a czy cokolwiek. Albo jestem muzykiem basowym, chciałbym w taki coś ten. Tworzy się wokół tego grupa, ponieważ jest grupa muzyków i ludzi od audio. Baza materiałów, o tym już mówiłem. Tworzenie tutoriali, planów i tak dalej. To jest to samo, co było w innych grupach. Tylko od strony tej właśnie multimedialnej, czyli pomoc w stworzeniu filmiku, stworzeniu grafiki, stworzeniu jakiegoś tam designu strony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Grupy multimedialne powinny tym pomagać. Teraz jeszcze IT Team, to już jest wiadomo. Powtórka tego, co było, tylko od strony technicznej i programowej. No i grupa techniczna, czyli organizowanie i wspomaganie projektów technicznych, budowa rzeczy konkretnych, czyli jest na przykład kolega Majs z Dygowa, prawda? Znany co po niektórym, który pomaga w... Aneta, jak się nazywa ta miejscowość, gdzie jest ta ekologiczna wioska? Barkowo, tak. W Barkowie pomaga w ekologicznej wiosce, która chce być taka samowystarczalna. Konkretnie buduje jakieś tam, nie wiem, domy ze słomy i gliny czy coś, czy jakieś inne technologie wprowadza. Brakuje nam tego typu osób, które by właśnie pod troszeczkę jakby szyldem ruchu Zeitgeist potrafiły budować technologicznie czy technicznie tego typu rzeczy i propagować to. Jeżeli będziemy mieli na naszej stronie kilka zarąbistych projektów, jak, nie wiem, zbudować sobie energooszczędne czy darmowe ocieplanie wody itd., itd., itd. Ludzie zaczną do nas przychodzić, bo budują sobie dom dla swojej rodziny. Nigdy nie słyszeli o ruchu Zeitgeist, nie mają pojęcia, jak działa, nie wiem, Fed albo produkcja pieniądza, ale potrzebują ograniczyć koszty swojego, eksploatacji swojego mieszkania albo domu. I nagle dowiadują się o tym wszystkim i zostają, prawda? No i tworzenie tutoriali, to już mówiłem, żeby te wszystkie projekty też były dostępne po prostu dla ludzi. Także to wszystko to są zadania grup, które ja widzę na chwilę obecną, na taki początek. Zostawię to gdzieś tam do wglądu tutaj, żeby można było sobie potem w przerwie po kolejnych prezentacjach coś zobaczyć. Jakbyśmy mieli gdzieś drukarkę, byłoby fajnie, bo można by to było każdemu dostarczyć. Nie wiem, czy jest, nieważne, ale jak będzie czas na dyskusję, to chciałbym, żebyśmy się między innymi na tym w dużej mierze skupili. Ode mnie to tyle. Przepraszam, że tyle czasu zabrałem. Czasu, mam nadzieję, na kasecie wystarczyło, także dziękuję bardzo i oddaję głos kolegom.